Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV i zapraszam Was do małego porównania. Porównam dzisiaj HX Stompa z Native'em, ale nie w sensie parametrów i działania, a bardziej pod względem brzmienia, żebyśmy mieli obraz, czy plugin jest zbliżony bądź taki sam brzmieniowo do HX Stompa. W moim teście usłyszycie około minutowe fragmenty soundów z rodziny Clean, Crunch i Drive. Będą one się zmieniać. Będziecie widzieć na załączonym obrazku, jaki w danym momencie jest sound z którego urządzenia. Moi drodzy, spostrzeżenie jest takie, że różnice między tymi brzmieniami z mojego tutaj punktu widzenia są tak niewielkie, że w miksie przypuszczam, że nie byłoby słychać tej różnicy. Za to w grywalności, czyli tego, co czujemy pod ręką, czuć różnicę między urządzeniem a pluginem. Jest to bardzo niewielkie uczucie. Gitarzyści, którzy grają ciągle na wtyczkach, na wszelkiego rodzaju VST-kach, mogą tego nie odczuwać, ale gitarzyści, którzy grają na wzmacniaczach, na pewno poczują tą różnicę, lecz jest ona znikoma. Natomiast co do brzmienia, te różnice są, zacierają się bardzo i myślę, że sami się przekonacie. Posłuchajcie tych krótkich testów. Dodam tylko, że użyłem HX Stompa jako karty. W przypadku oczywiście rampów z HX Stompa. Przy Native użyłem karty, która jest w komputerze. Komputer to Acer z Intel Core i7 siódmej generacji. Fajnie to chodzi i myślę, że test będzie obiektywny i usłyszycie, co trzeba. Te próbki są dłuższych, że tak powiem, dłuższe czasowo, żebyście mogli przyzwyczaić ucho do pewnego już soundu, kiedy się zmieni. Będzie łatwiej po prostu znaleźć te niuanse. Za drugim, trzecim razem już powinniście mieć wyrobione zdanie na temat tego urządzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka Guitar Center TV. Cześć!